Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że jesteście uczestnikami tego przedsięwzięcia, że tyle osób towarzyszących przyjechało. Przygotowaliśmy, jak zawsze, odpowiednią atmosferę, odpowiednie warunki. Uważam czwartą edycję półmaratonu w Wiedlinie za otwartą. Czwarty wodociągi półmaraton górski w Wiedlinie-Zdroju to jedno z ważniejszych wydarzeń sportowych na Dolnym Śląsku. Z roku na rok impreza przyciąga coraz większą ilość uczestników i kibiców z całej Polski. Wiedlina ma już utrwalone miejsce na mapie Dolnego Śląska. Miejsce, które mówi o jej atrakcyjności i o umiejętnościach organizowania takich inicjatyw i takich przedsięwzięć, które mają charakter nie tylko lokalny i nie dolnośląski, ale ogólnokrajowy. 1, 2, 1! Trasa półmaratonu jest niezwykle malownicza, ale też wymagająca. Prowadzi m.in. przez uzdrowisko Jedlina, przepiękny kompleks pałacowo-hotelowy Jedlinka oraz góry Wałbrzyskie. Podczas biegu zawodnicy mają okazję pokonać najdłuższy w Polsce tunel kolejowy o długości 1601 metrów. Nie wiedziałam, co to będzie, ale na pewno ten rok, jak będzie organizowane, to na pewno wystąpię. Forma nawet daje radę, trasa, ciężka trasa jest. Pod górkę wchodzę, a z górki zbiegam. Piękna, urokliwa bardzo. Jeśli chodzi o organizację imprezy? Rewelacyjne, jak co roku. I w jaki czas zamierzają Państwo przebiec? W limicie musimy się zmieścić, bezwzględnie. Liczba zgłoszeń przekroczyła przewidywaną ilość 500 miejsc, stąd pojawiła się konieczność losowania uczestników. Ten bieg staje się prestiżowy. Żeby tu się dostać, trzeba dużo wcześniej się zgłosić i później mieć jeszcze szczęście i wylosować możliwość startu w tym przedsięwzięciu. Jest w ogóle moda na bieganie, jest moda na aktywne spędzanie wolnego czasu. Ten entuzjazm i ta pasja, która jest widoczna na twarzach zawodników, powoduje, że samemu chciałoby się przebrać i wspólnie z nimi pobiec. Tegoroczną zwycięzczynią półmaratonu w kategorii Open kobiet została Paulina Janik z Jeleniej Góry, a w kategorii Open mężczyzn Bartłomiej Przedwojewski z Głuchołazów. Trasa długa, powiem, bo 23 km, teren bardzo zróżnicowany. Technicznie też trudny, bo zbiegi bardzo krótkie, ale strome. Podbiegi też, jeżeli już mieliśmy na trasie, to krótkie, ale bardzo intensywne, bardzo strome, więc bardzo angażujące. Nogi bardzo mocno były obciążone podczas tych krótkich technicznych zbiegów, podbiegów, więc reszta płaskiego dystansu wcale nie była taka lekka, tylko trzeba było po prostu walczyć ze zmęczeniem i po prostu pokonywać kolejne kilometry do mety. No powiem szczerze, że ciężko przygotowywałem się do tych zawodów, więc bardzo też dobrze się czułem podczas biegu, bardzo dobrze znosiłem tempo biegu, narzucone przez siebie tempo. Jest ogólnie dobrze. W organizację czwartego wodociągi półmaratonu górskiego w Wiedlinie-Zdroju zaangażowało się ponad 150 osób, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem i jego bezpieczeństwem.